Dzień dobry, witam do Jawalkis, to jest Manor Lords i jesteśmy już po premierze, także dzień dobry wszystkim. Nowa wersja gry 07955 bodajże. I tak na pierwszy rzut oka to nie widzę, żeby coś się zmieniło. Będziemy widzieć, te owce, te owce można jeszcze zobaczyć. Nie ma owiec żadnych, ale ja też nie importuję już żadnych owiec jakby, nie? Także no może ich zniknięcie stąd to jest kwestia też po prostu, nie wiem, wczytania gry z zerowym zapotrzebowaniem czy coś takiego i one po prostu se znikły. Nie wiem. Natomiast widzę, że handel tutaj ma teraz zaopatrzenie globalnego rynku, coś takiego. Więc i po prostu idealnie. Ja w tej chwili sobie eksportuję tutaj, co ja sobie eksportuję? Zioła, w ogóle tam ma te tam skromne kwoty, nie wiem, jakieś barwniki ewentualnie, więc to będzie coraz tańsze, a to co importuję, czyli na przykład jedzenie, będzie coraz droższe. Wspaniale, ale widzę też, że mam łuków 800 sztuk, ja zapomniałem kompletnie, że tam jakiegoś łuczarza kiedyś zrobiłem, więc zróbmy szlak handlowy. Ja się tych łuków pozbędę, zostawię sobie, nie wiem, z 200 łuków, powiedzmy. Czy ja kiedykolwiek tu będę potrzebował tylu łuczników, to wątpię, no ale dobra. Mogłem to sprzedać, zanim to zaopatrzenie globalnego rynku weszło. Zobaczymy, jak bardzo agresywne to jest, to znaczy, jakby, wiecie, czy wywiozę 10 łuków, czy 500 łuków i spadnie jakoś zapotrzebowanie i w ogóle będę musiał jeszcze dopłacać, żeby je wzięli. Nie wiem. Dobra. Mamy zimę, jak widać zresztą, jest dość biało, jest luty cały czas, tutaj sobie coś tam na tych polach rośnie, tutaj coś się zmieniło, jeszcze się nie zmieniło, nie czytałem w sumie komentarzy za bardzo, nie patrzyłem na temat tych pól, co żeście pisali, bo na pewno zrobiłem milion rzeczy źle i można by je było zrobić lepiej, ale nie czytałem, więc jeszcze się pomęczycie teraz trochę, Dobra, no tutaj na razie zero ludzi, ale ja ich nie mam gdzie indziej przydzielić, także nie bardzo jest jakby tutaj alternatywa dla nich. Więc niech się tam siedzą i chillują na razie, na latem będą mieli robotę, także to tam jeszcze się napracują. Natomiast tak, no można by było, widzę, że można by było ewentualnie parę domków gdzieś jeszcze zaprojektować i no ewentualnie tutaj. Ja możliwe, że coś zbudowałem zanim się poprzedni odcinek skończył dosyć gwałtownie, ale ja już nie pamiętam, co ja budowałem, także zbudujmy znowu. Zbudujmy sobie może taką tutaj parcelę, tu z tych takich większych, co? Bo tutaj mamy może taką jeszcze, żeby ten warsztacik też jakiś był malutki. Tak się nie zrobi. O. No tak, też trochę takie małe będzie. Dobra, taka, kurczę, sroga ta parcela będzie taka. Parcela premium, naprawdę taka duża. Tu zrobimy jakiś prestiżowy warsztat chyba. Nie wiem, jakie jeszcze inne tutaj usprawiedliwienie mógłbym mieć. Tutaj jest za mało miejsca też na warsztat, no kurczę. Dobra. Tu. Troszeczkę tutaj szersze. Tu jakoś... Dobra, może dotąd, żebyśmy tego drzewka tam ładnego nie ścinali. Dobra, zapsi, bardzo ładnie, tu w tę stronę. O, takie ładne dwie parcele. I może jeszcze coś tutaj tego typu. No, jak to się tutaj poukłada, jakbyśmy chcieli mieć jeden. No tutaj ja mam pewną obawę, że tutaj ten warsztat może jakoś dziwnie wleść później. Ale dobra, trudno, zobaczmy, sprawdźmy to. Kolejne cztery parcele, w tym, z czego takie dosyć duże. Będziemy musieli gdzieś zrobić piekarnię chyba, nie? Bo piekarnia chyba, ona nie była, czekaj, nie, była tutaj. Nie, piec chlebowy to jest, okej. Piekarnia też chyba jest, ale ona jest, tu piekarnictwo, nowe ulepszenie piekarnia. No, ale to dopiero jakby jest, wiecie, któryś tam znowu tutaj odlokowywajek. Także to na razie sobie zostawimy, na razie mnie nie stać. Co bym musiał w ogóle mieć? Ej, jeszcze jedną tylko w sumie parcelę poziomu drugiego i jedną poziomu trzeciego. Dobra, no to te dwójkę... A, czekaj, no tak, coś im brakuje. Jedzenia im brakuje. Kto by się spodziewał, że akurat o jedzenie chodzi, no? Dobra, ale te dwójkę byśmy ulepszyli do trójki i jakąś jedynkę do dwójki zrobimy. No, do dwójki mogę. Proszę bardzo. Tutaj też jeszcze zrobimy kolejną. Nie wiem, czy to jest mądre, ulepszać wszystkie domy na oślep do dwójek.
Jakby no nie ma takich benefitów, nie? Takich jednoznacznych. To nie jest tak, że rodzina, która mieszka w domu poziomu drugiego, nagle może się zajmować i jakoś, nie wiem, nie wiem. Widzę tylko, że w sumie chyba pojemność się zwiększa. Bo w parceli mieszkalnej poziomu drugiego, takiej o na przykład, jak tutaj, z dobudówką, mieszkają dwie rodziny. Ale na parceli mieszkalnej poziomu trzeciego, też z dobudówką, to już mieszka cztery. Cztery rodziny już tu mieszkają. Tak, bez dobudówki dwie. No dobra, czyli ten poziom trzeci to jest dwa razy większa pojemność. No okej. Ale ten drugi to tak w sumie dużo nie robi, oprócz tego, że odlokowuje tam niektóre dobudówki, nie? Tutaj jakby te rzeczy. Tu się parcela zrobiła, poziomu pierwszego. Na razie z warsztatem się wstrzymam, bo to wiecie, to takie prestiżowe tutaj, prestiżowa lokacja jest. Lokalizacja tej lokacji, więc sobie tutaj tylko rozbudujemy ją na razie, ale nie będziemy jeszcze nic tutaj ulepszać ani nic. I jeszcze tak, no mamy luty, nie? No to tak wypadałoby powoli myśleć o budowie młyna, ale to tak wiecie, na spokojnie, bo że się już mi krzyczeli, a gdzie młyn? Brr, jak tutaj już pola są wszystko, a młyna nie ma, jak to tak? No dobra, będzie, no kurde, jeszcze cała zima przecież musiała przelecieć. Jeszcze na spokojnie, no to nie jest rybnik, żeby to powietrze było tak gęste, prawda, żeby je tutaj trzeba było mielić, no to nie trzeba, tak czysto i wiecie, i ekologicznie, no dobra, młyn możemy sobie postawić, no i tylko pewnie wydajność młyna nam się tutaj pojawia, no oczywiście wiadomo, gdzieś tam w lesie, czy pewnie, nie wiem, w dolince jakiejś większej, czy w mieście to będzie miało mniejszą wydajność. Jak sobie grałem na live'ach, to nie zauważyłem, żeby młyn tutaj był jakoś bardzo oblegany. On sobie może na spokojnie mielić tę mąkę jakoś nawet i przez chyba cały rok praktycznie, także nie ma co tutaj jakoś aż tak strasznie się starać, żeby on miał 100% wydajności. Postawimy go sobie tutaj, trochę za bardzo blisko, zbyt blisko tego domu, znaczy tego gospodarstwa, ale no tu gdzieś. Tu niech sobie będzie. Zwiększenie wydajności. Dobra. I priorytet budowy może być taki, jaki jest. Nie ma problemu. Najpierw bym chciał więcej domów. Tak jak ktoś zauważył właśnie, dzięki temu będę miał jeszcze mniej jedzenia niż mam teraz. Także to jest mój sposób rozwiązywania kryzysu jakby kulinarno tutaj tego, bo po prostu buduję więcej domów, żeby było więcej gimb do wykarmienia, to fajnie, nie? Fajnie. Ty, ale w sumie to ja kiedyś te podatki ustawiałem, nie? I dziesięcinę uruchomiłem. I ja teraz widzę, że oni zapłacili... Coś tutaj wskoczyło teraz, ja tego wcześniej nie widziałem, ale teraz jakieś jedzenie mi uciekło. Kurde, ja te dziesięcinę zlikwiduję. Tutaj jakieś podatki gruntowe można by zwiększyć w ramach tego tutaj, żeby nie było zbyt kolorowo. 6, 7, o, 8, dobra, 8% to daje najwyższy tutaj jakby stosunek, prawda, najkorzystniejszy podatku do przewidywanego spadku aprobaty. Dobra, dziesięcina zero, bo wpływy tutaj mi i tak nie są potrzebne akurat. Chociaż czekaj, 751 wpływów, jakbym ja chciał się gdzieś rozprzestrzenić, to muszę mieć 1000 wpływów. No dobra, to jednak, nieważne, to jednak muszę zrobić. Ale wiecie co, może jednak jak sobie to jedzenie bardziej ogarniemy, chociaż teraz będzie wiosna, lato, to będą, nie, dobra, tam dawaj dziesięcinę. 10% dziesięciny, proszę bardzo, niech będzie. Bo nie widziałem wcześniej, żeby to schodziło, żeby te wpływy rosły. Coś tam wzrosło, skoro mam ich 700. Także dobra. Jak tam domki? Porobiły się już. Ja tu kliknąłem znowu, żeby się tam budował ten drugi domek poboczny. Tutaj też bym mógł. A nie, tutaj nie może. Tutaj możemy sobie warsztacik zrobić. Co ja bym tu potrzebował? Kurniki jakieś, kozy, coś tego, kurczę, nie wiem. Tutaj możemy powiększyć przestrzeń mieszkalną jeszcze. Dać drugi domek. Możemy to ulepszyć. Na przykład, bo to taka fajna, duża parcela to ta by mogła być. I tu jeszcze któregoś miałem ulepszyć do poziomu trzeciego. O, właśnie.
A może, może tu właśnie to? Nie, dobra, dawaj tu przy rynku bardziej. Tu jest poziom drugi, o pięknie, patrz, poziom trzeci będzie przy ryneczku, będzie mi najbardziej prestiżowe. I to mi od razu w ogóle odpali już, z tego co widzę. Tutaj okazałe miasto będzie. Będziemy okazałym miastem, bardzo fajnie. W marcu co tam, jak tam pola w ogóle wyglądają? Pszenica sobie tutaj rośnie na jednym, tutaj len. Tu nic. No i tutaj... Czemu orka? W tym momencie... Czego ja nie rozumiem? Przecież siali to wszystko, nie? Gdzie jest moja pszenica? Nie wiem. Znaczy, to było, tu rosło, a oni teraz orzą? Już to nie było... Nie wiem, nie czaję, ej. No teraz będą siać. Ale oni już to siali przecież. Czy nie siali, czy to było, kurczę, czy mnie wywaliło i to było... Nie wiem. No ale tutaj jest jedno, no. Pszenica. Tutaj będzie potem jęczmień. No tutaj len sobie rośnie. Żyzność 13%. Wow, ale będzie lnu, o kurcze. Nie wiem, co ja z nim zrobię. Szykujcie miejsce pod strzechami, bo mi się nie zmieści w spichle, znaczy w tym składzie. Ja pierdzielę. O, a nie mogę ulepszyć do poziomu trzeciego, ponieważ, bo nie ma piwa w karczmie, ale ja mam nadzieję, że karczmarze tam turlają jakieś beczki aktualnie. Czy nie? No transportują coś. No turlają beczki. Co oni jakoś tak? O, mogę ulepszyć do poziomu trzeciego, dobra. Rewelacyjnie. I to zaraz będzie miasto, będzie miało level wyżej. Ja sobie tutaj tylko zerknę. W co byśmy w ogóle chcieli iść? Czy w to piekarnictwo, które wytwarza chleb z mąki z dwukrotnie większą wydajnością niż piec chlebowy? Czy może, no nie wiem, sadownictwo i uprawę żyta jeszcze, no ewentualnie, no żyto by mi tutaj rosło chętniej niż to cała reszta, co tutaj mam posiane, więc to w sumie by było fajne, żyto, pokaż tutaj jeszcze żyzność tego, żyzność żyta. No jest lepiej, też nie jest rewelacyjnie, ale jest lepiej, no tutaj jest rewelacyjnie, na tej, kurczę. Może by sobie to przejąć kiedyś, co? I se nosić, jakiś barterek tutaj ogarnąć. Zawsze to można jakoś tak oszukać, że wiecie, barter z czymś, czego tutaj nie potrzebuję, ale za to mogę to sprzedawać z tej parceli gdzieś na zewnątrz. Tylko że ten rynek teraz zewnętrzny jest, kurczę, może się nasycić, przesycić czymś. Będzie, kurde, koniec będzie. No nie wiem, no. Kurczę, no. Szkoda mi tutaj wydawać, wiecie, punkty na uprawę żyta i na pola, skoro tutaj, no, sadownictwo też by można było... No nie, no, sady też brzmią ciekawie. Myślę, że piekarnie, no, moglibyśmy sobie chyba zwykły piecyk chlebowy zrobić, też da radę. Nawożenie też by mogło być, przywraca utraconą żyzność, ale ugorowanie... Nie wiem. Też chyba działa, nie? Jak długo musi być to pastwisko na ugorowanym polu? Też chyba z rok. To ja nie wiem, jaka jest różnica. Dobra, nie warto. Tu i tak cudów z tego nie wycisnę, bo tutaj przywraca utraconą żyzność, ale jej nie zwiększa tak do 100%, nie? Niestety. Także tym się tutaj nie ma co za bardzo tego. Prawda. Także tutaj niech mi podbudują domki na spokojnie. Młyn już zrobili? Jeszcze nie, ale coś tutaj ktoś przyniósł już belki, widzę. Na razie jedna z czterech. Domki zrobią, zajmą się młynem. 14 rodzin jest do roboty, do takich rzeczy, więc mam nadzieję, że se z tym poradzą. Tu tylko jeszcze jakieś tam domki budujemy, drugie upgrade'ujemy, więc to może chwilkę potrwać. A, znowu się tam wprowadzają, bardzo fajnie. Czekamy. O, poziom osady wzrósł. Dobra, i co? I czekaj, w ogóle jest możliwe, żebyśmy jeszcze jeden mieli? Nie, kurde! Maksymalny poziom osady jest osiągnięty w tej chwili. Okazałe miasto, ja już jestem. Kurde, no nie wygląda... Nie wiem, czy aż takie okazałe, no ale dobra. Skoro okazałe, to okazałe, ja się tam zgadzam.
Tylko co w związku z tym? No, żyta nie zrobię, bo tu jeden punkt na sadia błoni, no i drugi by musiał być na uprawę żyta. Czy same sady jabłoni mi tutaj są potrzebne? No, też by były dobre. Zbroj, mistrzostwo, kurczę, jakieś kolczugi tutaj te, no ale my jesteśmy na takim peacefulu, powiedzmy, bo nie potrzebujemy za bardzo wojsk tutaj robić akurat. No trochę głupio, może akurat wybrałem ten tryb, no ale niektórzy z was twierdzą, że może i lepiej, może oglądaliście ten odcinek z tego drugiego save'a z bitwą, to moje prowadzenie wojska pozostawiało nieco do życzenia. Dobra, wiecie co, zrobimy sobie sadownictwo. Trudno, zrobimy sobie sady jabłoni, tylko ja to już jak najszybciej by trzeba było sadzić. Tutaj jest nic. I tutaj ja sobie zrobię sad jabłoni, proszę bardzo, i możemy od razu sobie tutaj jeszcze powiększyć przestrzeń mieszkalną. I tak mi się wydaje, że te sady jabłoni mogłyby być większe. Tylko że większe, kurde, tutaj mam te parcele takie, nie? Ja je tutaj rozbiorę. Ja je tutaj porozbieram, proszę, wyprowadzki po prostu. I tutaj sobie zrobimy dwie takie długie działki, takie długaśne. Będą takie gigasady. Nie wiem, jak duże one są, znaczy jak duże one powinny być, powiedzmy, żeby sobie nie zapchać... Oho! Co się dzieje? Halo? Monka S! Co jest grane? Muzyka się odpaliła. Film jakiś. Ładne jest ta gra, mówiłem już. Ale co się... Aha! Co? Czekaj, czemu ja... Co się stało właściwie? Zburzyłem domy i wygrałem... Nie no. Nie wiem... Nie pamiętam, co ja ustawiłem tam na początku w ogóle, ej. Co ja zrobiłem? Co, liczbę ludności czy coś? Ale zaraz kminę mam teraz, nie wiem. Czy żeby osadę największą zrobić z możliwych? Nie wiem, mam teraz rozkminę taką srogą, ale no mogę grać dalej, nie? Jakby fajnie, no bo tutaj sobie piaskownicę może ten... Ja chciałem jabłka zrobić, a nie, że grę już wygrać i wyłączyć i nara. Znaczy w sensie, no... A, halo! Oj, coś mi... Oj. Oj. O, oj! 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 O, oj! 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 Ja sobie wczytam, zapiszę, wczytam, czy coś? Nie! Chyba utknąłem w trybie wiecznego wygrywania gry. No... Nie wiem, jakby... What? Jeszcze będzie raz? Już pomijając, czy tak... O, dobre, kurde, to się popsutło. Oj, oj, oj. Pan sobie idzie. Jak szef sobie idzie. To jest bardzo ładny widoczek. No, ale... Ja bym jeszcze chciał... No, kontynuuj w trybie piaszkownicy, matkę! Tu mam teraz utknięte, muszę sobie dwa razy escape'a wcisnąć. No i wygrałem! Jej, cool! Dobra, no to jest teraz pytanie rzędu ilu... ile podsumowań mogę naraz mieć na ekranie? Ej! 4! A, tylko teraz jest taki już problem, że ja nie mogę kliknąć, że kontynuuj, albo że cokolwiek. Bo mi gdzieś zjechało na dół. Kurczę. No nie wiem, wczytanie, zapisanie, nic, także no... Dzisiaj taki krótszy odcinek w takim razie. Jak wyglądają sady jabłoni? To się na razie nie dowiemy. Spróbuję z tym powalczyć, najwyżej będziemy startowali od nowa. Jej, zwycięstwo. Dziękuję. Kontynuuj grę, prawda? No nawet nie zdążył mi tych sadów zrobić, no kurczę. Bo musieliby mi najpierw te belki stąd pozabierać. W ogóle fajna pauza taka. Nie za bardzo była ta pauza. Się dalej ruszali. Nie, te belki...
Te belki tak by musieli stąd zabrać, żeby mógł zrobić nowe domki chyba. A oni by je mogli zabrać tylko wtedy, kiedy byłyby do czegoś potrzebne. Także to mogłoby trochę zająć, musiałbym coś wykombinować. Tak, chcę kontynuować rozgrywkę, wiadomo. Więc no to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie. O, patrzcie te pauzy. Pauza, ale taka... Takie slow-mo, a nie pauza. Nara! No? Jeszcze raz. O, dobre.